Imię i nazwisko? Hasklos. Całą wojnę był pan polskim szpiegiem pod kryptonimem J-23. Powrót legendy polskiej popkultury. Blisko 45 lat przyszło nam czekać na wskrzeszenie Klossa. Sztuki tej dokonał Patryk Wega, kręcąc stawkę większą niż śmierć. To trzymający w napięciu szpiegowski film wojenny, utrzymany w klimacie legendarnego serialu, ale opowiedziany językiem współczesnego kina, ze spektakularnymi efektami specjalnymi i dynamiczną akcją. Kiedy dostałem propozycję zrobienia tego filmu, to tak naprawdę pojawiła się ogromna frajda i chęć zrobienia takiej stawki w kinie, jaką sam miałbym ochotę zobaczyć, w związku z czym przez cały czas gdzieś ten dzieciak i to marzenie pchało mnie do tego, żeby zrobić jak najfajniejszy film. Po tylu latach ja już straciłem nadzieję, że w ogóle ten temat będzie ruszony, czy przez kinematografię, czy przez telewizję, a jednak doczekałem się. Akcja filmu Stawka większa niż śmierć rozgrywa się w Królewcu w 1945 roku, gdzie agent polskiego wywiadu o kryptonimie J-23 wpada na trop bursztynowej komnaty. Akcją również zaangażowany jest stary znajomy Klossa Hermann Brunner. Hans Kloss, próbując pokrzyżować plany wrogów, stara się ocalić piękną dziewczynę o imieniu Elza, dla której gotowy będzie zaryzykować bezpieczeństwo i powodzenie swojej misji. Jest pan też utożsamiany z tym starym Hansem Klossem. Czy może też, nie wiem, prosił pan o wskazówki Stanisława Mikulskiego? Nie doszło do takiego spotkania. To po prostu tego wymagała koncepcja reżysera. Taki był pomysł. Pomyślałem sobie, to jest bardzo ciekawe. Ja miałem tą przewagę, że obejrzałem całą letnią część, czyli część, w której zagrał pan Stanisław przed podejściem do naszej zimowej serii, więc mniej więcej wiedziałem, jak to w fabule, w samej historii scenariuszowej, jak to się będzie sklejało. Na pewno dla Elzy Hans Kloss jest takim jej osobistym bohaterem, ale jest też obiektem pożądania i niespełnioną miłością. Tak jak powiedziałam, ona jest dla niego w stanie zrobić wszystko i poświęcić wszystko i pójdzie za nim w ogień. Na pewno miała być to taka postać, która miała troszeczkę rozładowywać to napięcie i to poszukiwanie skarbu. Wydaje mi się, że to się udało akurat. Generalnie to jest tak z kobietami podczas wojny, że o kobiety są wszystkie wojny i te kobiety w tej wojnie mężczyznom też przeszkadzają. Moi młodsi koledzy zdali egzamin znakomicie. Znakomicie zagrali to, fajnie. Nie mogę powiedzieć jednego złego słowa, ponieważ patrzyłem z ogromną frajdą na to, co robił i jeden, i drugi. I uważam, że świetna obsada, reżyser trafił idealnie na to. W obsadzie znaleźli się znakomici aktorzy w nowych wcieleniach, a także niezapomniani serialowi antagoniści Brunner i Kloss, Emil Karewicz oraz Stanisław Mikulski, których spotkanie po latach będzie wstępem do podróży w przeszłość i odkrycia jednej z największych tajemnic III Rzeszy. Co ty tu robisz, Hans? J-23 znowu nadaje.